Kupiłeś trzy kostki ładnie pachnącego mydła i wraz z siostrą chcesz wypróbować każde z nich. Ale nie chcesz korzystać z tej kostki, co ona. Jak podzielić te kostki, żeby każde z Was mogło wypróbować różne zapachy? To może być zapach różany, to zapach naturalny, a to lawendowy. Twoja siostra ma pomysł. Wezmę te trzy mydła i podzielę każde z nich na dwie części. Bierze nóż i przecina te mydła na dwie równe części. Ile mamy teraz kostek mydła? Skopiuję Twoją część. To jest Twoja część. Tu masz jedną drugą mydła różanego, tu masz jedną drugą mydła o zapachu naturalnym i jedną drugą mydła lawendowego. Czyli masz trzy kostki po jednej drugiej. Masz trzy kostki i z każdej z nich jedną drugą. Zobacz, stało się tutaj coś ciekawego. Napisaliśmy, że 3 dzielone na 2 jest równe 3 razy 1 druga. Przeszliśmy z dzielenia do mnożenia i zamieniliśmy tutaj drugą liczbę. Zapisaliśmy jej odwrotność. Zobacz, 2 to inaczej 2 pierwsze, a odwrotność do 2 pierwszych to jest właśnie 1 druga. Wynika z tego, że podzielić to znaczy pomnożyć przez odwrotność. A to wszystko będzie równe 3 drugie.